Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku sejmowym nr 382. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniający artykuł 176 Kodeksu Pracy został przygotowany w celu zapewnienia prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy z 2006 roku Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, a także w celu dostosowania upoważnienia do wymagań artykułu 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2014 roku. Projekt był wtedy w uzgodnieniach międzyresortowych, w konsultacjach społecznych, jednak poprzedni parlament nie przyjął rozwiązań, dlatego ponownie ten projekt dzisiaj przedstawiamy. Przeszedł również uzgodnienia międzyresortowe, jest również w tej chwili procedowany jeszcze w ramach Rady Dialogu Społecznego. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w myśl obecnego brzmienia artykułu 176 Kodeksu Pracy nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W przepisie tym Rada Ministrów została upoważniona do określenia w drodze rozporządzenia wykazu takich prac. Z brzmienia artykułu 176 Kodeksu Pracy wynika, że odnosi się on do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią. Na podstawie tego przepisu byłoby zatem możliwe wprowadzenie daleko idących ograniczeń w zatrudnianiu wszystkich kobiet, co zdaniem Komisji Europejskiej stanowi przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci. Komisja Europejska wyraziła opinię, że ogólny zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia nie jest uzasadniony w kontekście unijnych przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Zdaniem Komisji nie ma bowiem podstaw do stwierdzenia, że praca szkodliwa dla zdrowia stwarza szczególne ryzyko dla uwarunkowań zdrowotnych kobiet oraz że jest bardziej szkodliwa dla kobiet niż dla mężczyzn. Podobny argument dotyczy prac szczególnie uciążliwych. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie wolno wykluczać kobiet z określonej pracy na tej podstawie, że opinia publiczna będzie wymagała ich silniejszej ochrony w stosunku do mężczyzn przed zagrożeniami, które dotyczą kobiet i mężczyzn w takim samym stopniu i które nie mają związku z wymogami dotyczącymi szczególnej ochrony kobiet, w szczególności w związku z ciążą i macierzyństwem. Generalnie wykluczenie kobiet z zajmowania niektórych stanowisk z powodu ogólnego zagrożenia, które nie jest specyficzne dla kobiet, nie mieści się w granicach dozwolonych różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Przedkładany przez rząd projekt ustawy wyraźnie obejmuje powyższym zakazem kobiety w ciąży i karmiące piersią. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w projektowanym paragrafie pierwszym artykułu 176 Kodeksu Pracy określono, że kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. W rozporządzeniu Rady Ministrów określony zostanie wykaz prac, których nie będą mogły wykonywać kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. Wykaz ten będzie obejmował prace, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią ze względu na sposób i warunki wykonywania tych prac lub ze względu na fakt, że wiążą się z nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 1996 roku regulujące tę problematykę będzie obowiązywało jeszcze maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie artykułu 176. Regulowana dotychczas przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet problematyka wykonywania prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym przemieszczaniem ciężarów przez kobiety niebędące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią zostanie przeniesiona do rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Konsekwencją wprowadzenia zmian w artykule 176 Kodeksu Pracy będzie zmiana ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Koniecznie będzie także wydanie nowego rozporządzenia na podstawie znowelizowanego artykułu 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przekazując projekt Wysokiej Izbie do rozpatrzenia, zwracam się o jego procedowanie w odpowiedniej komisji sejmowej. Dziękuję bardzo.